Pani Grażyna Kopińska, program przeciw korupcji, Fundacja imienia Stefana Batorego. Trochę stremowana, ale trzymamy kciuki. Będzie mówiła o własnych doświadczeniach, o takiej perspektywie osobistej i o tym, jak działa właśnie ten sposób kontroli, o której dzisiaj rozmawiamy. Jak działa, jaka jest efektywność. Bardzo proszę, Grażyna Kopińska. No właśnie, Kasia Batko, zapraszając mnie na tą konferencję i do tego konkretnie panelu, powiedziała: nie przejmuj się, nie musisz opowiadać żadnych rzeczy teoretycznych, od tego jest profesor Gliński, a ty masz opowiedzieć o tym, jak zaczęłaś swoje działania strażnicze. I ja chyba takie spojrzenie osobiste Państwu przedstawię. Jestem przekonana, że większość osób na tej sali przeszła po prostu dokładnie to samo, co ja. Więc przepraszam, że nie będę to specjalnie odkrywcza. I powinnam się w swoich wspomnieniach cofnąć dość daleko, bo prawie 20 lat w momencie zmian, które zachodziły w Polsce. I między innymi ja byłam dość zaangażowana, zresztą również pani doktor Rudzka była bardzo zaangażowana, jeszcze bardziej zdecydowanie niż ja, w tworzenie nowej ustawy o administracyjnej, reformy administracyjnej. I ta reforma zakładała, że moim zdaniem dość naiwnie, że w momencie, kiedy nastąpi decentralizacja, w momencie, kiedy ludziom na dole odda się władzę, kiedy będziemy mieli te tysiące radnych, którzy będą odpowiadali za ten mały kawałeczek swojej ziemi, za tę najbliższą szkołę, przedszkole i tak dalej, to będziemy w raju absolutnym, bo przecież kto chciałby działać na niekorzyść swojej gminy, kto chciałby działać na niekorzyść szkoły, do której chodzą jego dzieci lub wnuki. No i stworzono bardzo dobrą ustawę, która nie jest specjalnie często nowelizowana, co o niej dobrze świadczy. I na podstawie tejże ustawy, a właściwie to sytuacja była jeszcze ciekawsza, ponieważ zanim ustawa weszła w życie, już były wybory. Ja zostałam wybrana do pierwszych rad w 90 roku, w czerwcu 90 roku. Byli jeszcze w sytuacji, kiedy nie było ustawy, nie bardzo wiedzieliśmy, co będziemy dalej robić. I byłam radną w Warszawie na Mokotowie i prawdę mówiąc tak, z roku na rok mój entuzjazm do tego wszystkiego, w czym brałam udział, w co bardzo głęboko wierzyłam, opadał. Ponieważ dość szybko zaczęłam się przekonywać, że obywatele nie są aniołami, ale radni tym bardziej, i że koszula jest bliższa ciału. I zaczynało to wyglądać mniej więcej tak, że zauważyłam, że kompletnie nieznane jest takie pojęcie jak konflikt interesów. Sytuacja łączenia jeszcze do 96 roku w ogóle było zgodne z prawem, potem zostało to zmienione. Była możliwość taka, że można było być jednocześnie radnym i urzędnikiem samorządowym i było to absolutnie nagminna sytuacja. Kiedy zaczęliśmy na ten temat krzyczeć, udało nam się przekonać posłów. Wtedy jeszcze ten nacisk na posłów, taki bezpośredni, na początku lat 90. był dość łatwy. Zmieniono ustawę, to zaczęła, tak powiem, twórczość kwitnie i zaczęto działać na zasadzie krzyżowej. To znaczy w Warszawie było to bardzo łatwe, ponieważ mieliśmy 9 gmin. W związku z tym wystarczyło być radnym właśnie na przykład na Mokotowie, a jednocześnie pracownikiem samorządowym na Woli i wszystko było pięknie. Kiedy potem zlikwidowano te 9 gmin, była jedna gmina warszawska, to zaczęło się to na zasadzie góra-dół. To znaczy można było być na przykład, i zresztą jest to do tej chwili, cała masa, jak Państwo zobaczycie, poczytacie prasę, to sami widzicie sytuację takich kolekcjonerów stanowisk. Ktoś, kto jest na przykład radnym gminnym, jednocześnie jest pracownikiem starostwa i zasiada w dwóch, trzech różnego typu radach nadzorczych lub radach programowych instytucji samorządowych. I w zasadzie jest to uważane za normę. Tak powinno być. On się na tym zna, jest samorządowcem, w związku z tym powinien w ten sposób działać. Ta koncepcja konfliktu interesów absolutnie nieznana. Inna sprawa to jest zauważalna już wtedy, a teraz rozwinięta do granic przyzwoitości, to nepotyzm. Zatrudnianie całych klanów rodzinnych, zatrudnianie przyjaciół, znajomych.
kwitnie. Jak wiecie Państwo, 2 lata temu został wprowadzony nakaz organizowania konkursowego naboru na wolne stanowiska w samorządach, a jak on jest realizowany, to możemy sobie na przykład codziennie poczytać w prasie, jak to w Warszawie wygląda, jak się w sposób otwarty nabiera na stanowiska samorządowe. I muszę powiedzieć, że właśnie gdzieś pod koniec tej mojej pracy w samorządach, bo do następnej kadencji już nie startowałam, sytuacja była taka, że w Warszawie było około 100 osób, które były powiązane taką wzajemną siecią powiązań, które obsiadły absolutnie wszystko. Samorządy, urzędy, plus jeszcze wtedy rządzącą organizację partyjną. I jakby jasno sobie zdałam z tego sprawę, że jeżeli nie będzie jakiegoś rodzaju kontroli obywatelskiej z zewnątrz, nacisku na ten samorząd, który w dalszym ciągu uważałam za coś szalenie pozytywnego, to po prostu samorząd się tak samo zdegraduje jak każda inna władza, pomimo tego, że jest tak blisko obywatela. No i wtedy zaczęłam, z jednej strony miałam taką sytuację, że pracując wtedy dla Fundacji Forda, miałam możliwość odwiedzenia wielu organizacji pozarządowych, właśnie typu strażniczego, watchdogowego, głównie w Stanach Zjednoczonych odbyłam taką turę po tych organizacjach, a z drugiej strony zaczytywałam się w przywołanym tuż przez profesora Glińskiego Tocquevillu. Do tego stopnia zaczytywałam, że pamiętam takie wakacje z moim najmłodszym synem, który jest dyslektą i który, żeby zachęcić go do czytania, czytywałam mu nad Morzem Czerwonym na głos Tocqueville. Więc tak, w ramach, żeby nie tracić czasu i się jednak przygotowywać. No i wtedy powstał pomysł, pod koniec lat 90. powstał pomysł na program, który nazywaliśmy programem przeciw korupcji. I jego celem, tak jak to sformułowaliśmy, było budowanie zaufania do społecznego do instytucji publicznych właśnie poprzez między innymi edukację oraz przede wszystkim monitoring, kontrolę. Tutaj to podkreślam, ponieważ o tym mówiła Ania Rozicka wcześniej, że właśnie celem tych działań strategicznych, tak jak my to widzimy w Fundacji Batorego, jest jednak ulepszanie istniejących instytucji, nie sama krytyka, a już na pewno nie separowanie się od nich, nie ignorowanie tychże organizacji. I teraz o tym, co robimy, nie będę opowiadała, ponieważ między innymi dwójka moich współpracowników w dalszej części tej konferencji będzie przedstawiała niektóre nasze projekty. A chciałabym teraz jeszcze powiedzieć parę słów na temat tego, czy tego typu działania mogą mieć zmniejszać zagrożenia patologią, jednym słowem, jaka jest efektywność naszego działania. Otóż my też prawie od początku staramy się, żeby były te wszystkie trzy składniki w naszym działaniu. To znaczy, żeby było najpierw sprawdzenie działania czysto monitoringowe, potem dotarcie do adresata. To znaczy zarówno do tej instytucji, którą monitorujemy, jak i do klientów tejże instytucji, jak i do ewentualnych władz zwierzchnich. A następnie teraz coraz częściej już staramy się my sami podejmować takie działania, które by spowodowały zmianę w tej instytucji. I po tych 8 latach pracy muszę powiedzieć, że zaczynamy widzieć pierwsze jaskółki zmian, aczkolwiek oczywiście, że to można powiedzieć, że gdyby oczekiwać, że człowiek zrobił poprawny projekt, wykonał dogłębny monitoring, dotarł do monitorowanego oraz do wszystkich innych adresatów, przygotował cały pakiet zmian, próbuje wpłynąć na to, żeby te zmiany zaszły, to jakby efekty są ciągle niewielkie, no niemniej bywają. Muszę powiedzieć, że te zmiany, o których za chwilę Państwu powiem, przede wszystkim muszę powiedzieć, że one są fragmentaryczne, cząstkowe. Nigdy nie ma tak, żeby zaszła zmiana pełna, żebyśmy byli w pełni zadowoleni. Następnie
to co zauważyłam, to one jakby zachodzą znienacka. Nigdy nie wiadomo. Czasami wykonana dokładnie w ten sam sposób działanie i żadnej reakcji, a innym razem nagle ni stąd, ni zowąd reakcja jest pozytywna. Jednocześnie zauważyłam, że to, czy jest reakcja, czy nie, często zależy od czynników zewnętrznych, na które my z kolei nie mamy wpływu. Takim czynnikiem zewnętrznym, który bardzo przyspieszał realizację naszych postulatów, był na przykład okres przedakcesyjny. W okresie przedakcesyjnym wiele naszych wskazań było realizowanych głównie ze względu na to, że władze były również naciskane przez Komisję Europejską. Następny taki moment, który zawsze pozwala wprowadzić pewne zmiany, to jest okres okołowyborczy. Tuż przed wyborami wszelkie władze są o wiele bardziej przychylne na wprowadzanie zmian, które postulują organizacje społeczne. Również kolejnym czynnikiem to jest słaba władza. Władza, która nie ma zdecydowanej większości, czy to w parlamencie, czy na poziomie samorządowym, o wiele bardziej jest otwarta na społeczny nacisk. W związku z tym na przykład takie hasła pod tytułem wprowadzimy jednomandatowe okręgi wyborcze, będziemy mieli jedną dużą frakcję plus burmistrza, czy prezydenta, czy premiera z tej samej frakcji i słabą opozycję. No ja uważam, że z naszego punktu widzenia nie jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ władza, która ma sporą opozycję, która musi się liczyć z opozycją, o wiele bardziej zabiega o to, żeby podobać się swojemu elektoratowi, czyli między innymi tym nam organizacjom pozarządowym. No i jeszcze jeden taki sprzyjający czynnik to jest decydent, który ma poczucie misji. I taki decydent z misją często jest chętny na współpracę z organizacją pozarządową. Jeśli chodzi o porażki, to muszę powiedzieć, że mamy taką jedną wielką porażkę. Przeprowadziliśmy, to było na początku naszych działań, to był 2002 rok. Przeprowadziliśmy bardzo dużą akcję, mam bardzo mało czasu, więc nie będę o niej opowiadać, dotyczącą niestosowania się do artykułu 18 ustawy o pracownikach samorządowych, która mówi o tym, że pracownik samorządowy nie może wykonywać, mówiła wtedy, że pracownik samorządowy nie może wykonywać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jego obowiązkami. Myśmy przeprowadzili, ponieważ ona była nagminnie łamana. To są te wszystkie sytuacje, które Państwo znacie, to są ci geodeci, architekci i tak dalej, sytuacje, kiedy geodeta gminny czy geodeta powiatowy jednocześnie ma firmę swoją własną geodezyjną i przyjmuje do zasobu geodezyjnego wyniki swojej własnej pracy. To samo z architektami. Myśmy zaczęli dużą akcję z pomocą organizacji pozarządowych krajów, z prasą, z apelami do ministra, z przygotowaniem opracowań. I rezultat był taki, że wprowadzono, że w końcu Sejm wprowadził nowelizację tej ustawy, która w zasadzie jest gorsza niż ta, która była poprzednio, ponieważ w tej chwili tam było, że nie może podejmować zajęć, które stałyby w sprzeczności z jego obowiązkami, a teraz jest napisane, nie może podejmować zajęć, które są tożsame z jego... Tak. W związku z tym w zasadzie jest jeszcze gorzej niż było. To taka nasza główna porażka. Natomiast jeżeli chodzi o takie pierwsze symptomy zmian, to my prowadzimy na przykład taką projekt, który się nazywa Monitoring Finansowania Kampanii Wyborczych. Monitorowaliśmy finanse wyborów 2005 prezydenckich, 2006 samorządowych i po tych wyborach, po tym monitoringu przeprowadzonym, tutaj kolega Adam Sawicki będzie o tym mówił, stworzyliśmy takie rekomendacje, które uważamy, że należałoby wprowadzić zmiany do polskiego prawa. I no, muszę powiedzieć, że po tych już 2 latach działań doszliśmy do takiej sytuacji, że w tej chwili zarówno Komisja Ustawodawcza Sejmu, jak i główna partia rządząca, czyli PO,
zgodziła się, że wszystkie zmiany, które my proponujemy, są właściwe i że przy najbliższej nowelizacji, którą w tej chwili przygotowują, te zmiany zostaną zaproponowane. Czy Sejm je przyjmie, to jest inna sprawa, no ale w każdym bądź razie przynajmniej jest wola do wprowadzenia tych zmian. Podobnie, jeśli chodzi o nasz projekt, który się nazywa Monitoring Procesu Stanowienia Prawa, który prowadzimy od 2 lat, my co roku w naszych raportach wpisujemy rekomendacje i muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o rekomendacje wpisane do raportu w 2006 roku, to na 12 postulatów jeden, co prawda, ale jednak został zrealizowany. A w tej chwili Ministerstwo Gospodarki zrobiło przegląd stanu procedury konsultacyjnej w tymże ministerstwie i zapowiada głęboko idące zmiany w tym kierunku, którym postulowaliśmy. Kończąc jakby, chciałabym powiedzieć, znaczy nie jakby, a w ogóle kończąc, chciałabym powiedzieć, że przy tych działaniach strażniczych to, co jest moim zdaniem najważniejsze, to jest konsekwencja oraz cierpliwość, niezrażanie się, ponieważ tak jak mówię, skutki przychodzą nie zawsze, powoli i czasami w bardzo zaskakujących momentach. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani Grażyna Kopińska.